Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i panie i panowie, witamy was w najdłuższej serii na kanale What is Wrestling, ponieważ jest to 10 odcinek Wednesday ale Night tak War przerwana. Podcast. A tak naprawdę było 8 odcinków, ale numeracja tego podcastu będzie leciała z numeracją tygodniówek, więc fuck off. Dzisiaj oczywiście, jak już przed chwilą słyszeliście, jak zawsze jest ze mną Marcel z What is Wrestling. Dobry wieczór. Przeżyłem karaoke, niestety jestem zmęczony. Ja zauważyłem od wczoraj. No. Ja zauważyłem, że ty każdy podcast zaczynasz, że przeżyłem, bo byłem na łyżwach, przeżyłem, bo byłem na karaoke. Czy ty naprawdę próbujesz studia wmówić... Studia mnie zmieniają, wiesz? Czy ty naprawdę próbujesz ludziom wmówić, że jako fan wrestlingu wychodzisz z domu poza studiami? Czasami mi się zdaje. Tak, czasami mi się zdaje. Czasami ci się zdarza, chyba chciałeś powiedzieć. Zdaje też. Boże, na pewno przeżyłeś. No dobra, przejdźmy do tematu. Jestem na filologii angielskiej, a nie polskiej, nie czepię się. O, patrzcie, ja już nie umiem patrzcie, mówić po patrzcie teraz, o, bo jestem na filologii, ja jestem na studiach, wypieprzone biedaki, a wy co dalej w gimbazie? A nie, zaraz nie ma gimbazy. Okej. Okay. Który był na studiach przez 3 miesiące. No i patrzcie, teraz jeszcze bardziej będzie mi dopierdalo, tylko po to, żeby on lepiej wyszedł. Tak, tak. A ty dalej ścieżku kutasa. A ty dalej się szkodasa tylko po to, aby być na podcastach. Dobra, tak więc przejdźmy do odcinka, ale raczej na początek powiem, że przepraszam za mój głos, ale mam infekcję gardła, więc mogę brzmieć czasami naprawdę irytująco, albo może mi się głos załamać w połowie, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale cóż, 10 tydzień Wednesday Night War podcast, tydzień kiedy wróciliśmy już do normalnego systemu ratingów, ponieważ tydzień temu mieliśmy przerwę z powodu święta Thanksgiving. To jest łatwiejsza nazwa. Ale już nagrywamy to w momencie, kiedy znamy ratingi i chyba od tego możemy zacząć. Ostatnie dwa tygodnie było oczywiście pod, powiedzmy, po stronie NXT. W tym tygodniu trzeba powiedzieć, że malutką przewagą, malutką, bo tylko 6000 osób wygrywa AEW Dynamite. I zaczniemy od tego, że ten tydzień wygląda o wiele lepiej dla All Elite Wrestling z tego względu, że mają o wiele większy przyrost widzów w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Ponieważ tak, zacznijmy od tego, że 845 tysięcy osób zgromadziło NXT i 851 tysięcy zgromadziło AEW. Ale ta liczba wygląda o wiele lepiej dla AEW, ponieważ oni dostali przypływ w porównaniu do poprzedniego tygodnia prawie 200 tysięcy, a NXT tylko 35. Więc to lepiej wygląda dla AEW. Teraz pytanie, bo widziałem dużą dyskusję w internecie na temat tego, czy to naprawdę było spowodowane świętem dziękczynienia, czy może po prostu NXT TakeOver WarGames i Survivor Series aż taki boost dali dla NXT, no bo z drugiej strony, jeśli święto dziękczynienia miałoby zaszkodzić AEW, to zaszkodziłoby też NXT, moim zdaniem. A chyba dużych spadków nie było. Nie, NXT właśnie nie. AEW zaliczyło naprawdę duży spadek tydzień temu. NXT zaliczyło spadek, ale taki w granicach, powiedzmy... A no tak, w sumie pisaliśmy o tym. Mhm. Dosyć cicho było przez to opóźnienie. No więc... Moje pytanie do ciebie. Czy uważasz, że to rzeczywiście sukces TakeOver i Survivor Series? Czy może po prostu AEW jako, powiedzmy, to nowsze show zostało, powiedzmy, zapomniane w okresie takiego... No, dla Ameryki jest to bardzo duże święto, więc... Jak dla nas święto niepodległości. No, tak. Zgadza się. No to według ciebie co było powodem? Spadek hype'u po TakeOver. Może... zapowiedź przyszłotygodniowego main eventu NXT coś zmieni, ale tak naprawdę zaczynamy sezon ogórkowy, więc może być słabo z tymi wyświetleniami u NXT. U NXT? Myślałem, że powiesz AEW. Nie, AEW przez ten świeższy ten produkt będzie miało lepiej mimo wszystko. No ciekawe, ja mam trochę inne zdanie na ten temat, ale okej. Okay. AEW zalicza kolejny punkt w Wednesday Night War, czyli mamy 8 tygodniówek dla AEW, 2 tygodniówki dla NXT, więc przejdźmy do tych samych tygodniówek. Jak zawsze przypominam, jeśli jesteście tutaj
po raz pierwszy to nie omawiamy tego dniówek, lecimy według naszych pewnych punktów, notatek, najważniejszych punktów, najciekawszych punktów, bardzo często najgorszych punktów, jeśli mówimy o AEW. I za to ludzie mówią, że jestem fanboyem NXT. Głównie to złe punkty są o AEW. Więc zacznijmy od czegoś, o czym sobie w sumie między sobą powiedzieliśmy przed podcastem. Dlaczego zawsze, powiedzmy, końcówka, może inaczej. Przeczytam to, co sobie zapisałem, bo się zgubiłem we własnych słowach. AEW zawsze ma dobry start, ale kończy tygodniówkę o wiele lepiej NXT. I wydaje mi się, że ten tydzień jest świetnym przykładem. Dostaliśmy po prostu zarąbisty six-man tag team match, który taki otworzył... Taki typowy spot feście, który był po prostu fajny. Tak, tak, ale to był dobry pojedynek, tak? Tak. Czyli mamy świetne otwarcie AEW. Oczywiście dużo osób będzie źle wspominać tę walkę z powodu tego, że transmisja AEW się zepsuła, jakość dźwięku była fatalna, ale mówiąc o samej walce, walka była czystym spotfestem, ale na przykład podobało mi się, jak Guevara został zaprezentowany, bo fajnie wyglądał w tej walce. Jeszcze ta próba Dustin kręcenia... Dustin też fajnie wyglądał, o czym powiemy. Tak, zapewne jeszcze o nim sobie akurat powiemy. To na przykład próba nagrywania vloga przy wykonaniu... Boże, co to było? To było 6... Dobrze. Ale wcześniej on w ogóle jeszcze bez telefonu wykonał 630 sentan? Boże, ta akcja wyglądała po prostu porąbana. Ale no, okej, wyszła jak wyszła. Akcja kończąca cały pojedynek też była taka ciekawa, innowacyjna. Czym rozpoczęło NXT? Zapewne znowu przed Undisputed Era. A nie było wcześniej segmentu? Nie, segment był później. Segment był po walce. Zaczęliśmy od pojawienia się Dana, który chciał walczyć z Priestem. Ale z tego, co pamiętam, jeszcze przed tygodniówką zostało ogłoszone, że Priest nie może się pojawić. Tak, nawet sporo przed tygodniówką, bo pamiętam, że przy zapowiedzi już nie było takiej walki. Aha, no to pojawił się osoba, której można było się spodziewać, Pete Dunne, a wygrał Dane, o czym też za chwilę sobie powiemy. Ale do czego zmierzam? Jak zamknęła się tygodniówka NXT? Dostaliśmy six-man tag team match. Ciekawe, Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dajakowicz kontra Undisputed Era, co było fajną walką. Takim biednym Wargames matchem. bez klatki, trochę mniej ringu. Mniej w pieprzu dla Roderika Stronga. No tak, ten tutaj wyszedł o własnych nogach, ale Fish nieobecny. Więc jestem ciekaw, bo w ogóle O'Reilly wchodził z dwoma tytułami tag team. Nie, Strong chyba. A nie, dobrze, Strong wchodził z dodatkowym tytułem, tak. Ale okej, czyli mamy six-man tag team match na koniec, a jak zamknęło się NXT, to było... AEW, to było Joey Janela kontra John Moxley. Zresztą też naprawdę dobry pojedynek. No. Ale widać... Tak jak six-man tag team match. Tak, ale widać... powiedzmy, patrząc poprzednie tygodnie, że AEW chce dobrze show rozpocząć, a NXT chce dobrze show zakończyć. I teraz moje pytanie, co jest lepsze? Czy przypadkiem zakończenie show nie jest lepsze? Dla budowy hype'u idąc dalej? Czyli... Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. No tak, dobrze, ale skoro dyskutujemy tutaj my, no to według ciebie? Jak dla mnie lepsze jest rozpoczęcie, bo jednak można jeszcze tym przyciągnąć trochę fanów, którzy siedzą w internecie, nie oglądają gali na żywo. Nagle wejdą na Facebooka i widzą post na jakimś 434, że wow, zajebista walka, six-man tag team match, oglądajcie dalej. No a NXT po prostu, Dane kontra Dan, wow, spoko już któryś raz. No dobrze, ale na przykład to, co się wydarzyło po Six Man Tag Team meczu na NXT, nie buduje w tobie taką potrzebę bardziej obejrzenia NXT za tydzień? No właśnie, za tydzień. A o AEW chodzi, żeby właśnie w tym momencie ludzie włączyli telewizory i obejrzeli galę. Rozumiem, o co ci chodzi. Okej, w sumie... NXT cały czas w zasadzie buduje następne tygodniówki swoimi zakończeniami i to im wychodzi nawet dobrze. To samo robi AEW też w drugą stronę i buduje aktualne tygodniówki rozpoczęciami. I to też wygląda świetnie. No w sensie no... Win-win sytuacja dla fanów. Rozumiem, o co chodzi.
I zgadzam się. A jednak osobiście chyba z dwóch wybrałbym lepsze zakończenie, bo to buduje hype dalej i ten hype trochę dłużej trwa, bo to jest tygodniówka jednak za tydzień dopiero. Ale rozumiem twój punkt i w sumie się zgadzam. AEW idzie tym momentem, promujemy teraz i promujemy to, co będzie za chwilę, a nie to, co będzie za tydzień. A jeszcze jedno, tak ci przerwę, że właśnie tym nie tylko przyciągają widzów na samą tygodniówkę, ale też przyciągają uwagę na dłużej swoich widzów. Na przykład, no, ja bym po openerze mógł NXT stwierdzić, że dobra, idę oglądać AEW albo idę spać po prostu. Tak się często dzieje na Raw czy SmackDown. No tak. Że openery są słabe, nudne i po prostu chce się wyłączyć galę. AEW zostawia swoich fanów takim czymś. No, w sumie rozumiem i muszę przyznać, że chyba nawet nie przekonałeś do tego swojego punktu, bo nie myślałem o tym w ten sposób. Bardziej mi chodziło, zawsze myślałem o budowę hype'u na dłuższą metę, no i tu akurat wygrywa NXT w tym przypadku, ponieważ jakby budowa hype'u na następne pojedynki chyba wychodzi jednak lepiej NXT. Ale może i masz rację, może jednak ta siła tych wyświetleń w niektórych tygodniach AEW właśnie wynika z tego, że promujemy teraz i na teraz. NXT bardziej promujemy przyszłość. Zobaczymy, no, dla obu federacji wychodzi to, jaki tryb wybrali, tak? NXT wychodzi promocja dalej, AEW wychodzi promocja teraz, więc... ale mówię, tak jak wracając już do, powiedzmy, do punktu wyjścia, no to można zauważyć, że właśnie co tydzień AEW ma bardzo, bardzo dobry start. I zresztą ci powiedziałem, że świetnym przykładem jest sprzed dwóch tygodni Matt Jackson kontra Phoenix. Świetny pojedynek. I to też powiedziałem tobie, że no jednak Young Bucksi są w stanie wykręcić solowe dobre pojedynki. A bardzo rzadko w takich ich widzimy, więc... No pierwszy raz od 4 lat to widzieliśmy. No właśnie, więc ponad 4 lat, bo to w środku roku było, z tego co kojarzę. Zobaczymy w takim razie. Okej, okay, przejdźmy teraz do naszych punktów. Większość punktów w sumie została zbudowana przez ciebie, niektóre zbudowaliśmy jakoś tam razem, powiedzmy, po krótkiej dyskusji. Zacznijmy od tego NXT, wspomnieliśmy już, Killian Dane pokonuje Dana i to w nie jakiś kontrowersyjny sposób czy coś. To był normalny koniec pojedynku tak naprawdę. Dan próbował wykonać... Whatever the fuck, Dan próbował wykonać... Dane po prostu postanowił upaść na swoje plecy z drugiej liny i wyszło tak, że pomiędzy jego plecami, a... Tak, ja myślałem, że on specjalnie zeskoczył. No tak, nie, tak to wyglądało, szczególnie w sensie, tak upadł. Czy Dan zapiął sleeper hold? Tak. A, to ja musiałem tego nie zauważyć, bo moje, tak teraz mi się w głowie kręci obrazek, że on po prostu trzyma się za plecy Dana. A, no tu musiałem coś przegapić. Aha, no to w takim razie, ale to nadal, to jest zakończenie niekontrowersyjne, tak? To jest normalne, normalne zakończenie pojedynku, oczywiście pokazujące, że idziemy dalej, bo to takie zakończenie... Takie sklejone na kolanach w zasadzie, no, przez kontuzję Priesta, ale to był dobra walka. Tak. I to też otwiera możliwość na dalszą kontynuację, ponieważ wydaje mi się, że feud pomiędzy tą trójką nie został zamknięty i szczerze troszeczkę się tego boję, bo wspomnieliśmy tydzień temu, Takeover jest za półtorej miesiąca. Za długo i za daleko. O czym też powiemy w przypadku. Za półtorej miesiąca jest tylko Worlds Collide, tak naprawdę. O Jezu, też to jeszcze gorzej. No dobrze, też za chwilę o tym powiemy w przypadku tytułu kobiet. Ale dobry opener i czy to coś daje Dane'owi? Wydaje mi się, że nie. Ponieważ ta walka była sklejona taka, że musimy dać coś Dane'owi, bo mieliśmy mu już zapowiedzianą walkę. Więc dajmy mu wygraną z Danem, ale ostatecznie ani Dan nie traci na tej porażce, ani Dane nie zyskuje na tej porażce. Dla Dane'a to jest, jest jeden plus, że w końcu coś wygrał. Po tych tygodniach porażek był, z tego co kojarzę, przypięty w triple threat'cie. Tak, tak. Ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że on był przypięty. Dosyć dawno sprawdzałem typera. On tam został przypięty chyba. No nieważne. A można powiedzieć, że Cassius Ohno powinien się nauczyć czegoś od Dana, jak wygrywać pojedynki.
i nie nazywać się The Best, The Greatest British Wrestler. Ups. Miałem chyba tutaj ominąć ten punkt. Przepraszam, nie zrobiłem tego. No ale przegrał czwarty raz z Mattem Reedem. To był chyba w ogóle pierwszy feud Riddla, tak? W NXT? Tak, to ta sensacyjna 6-sekundowa wygrana podczas takeover. Na Wargames, zgadza się, rok temu. Okej. Przejdźmy do AEW. Też wspomnieliśmy już trochę o tym. Dustin Rhodes, wiecznie młody. Taka walka pokazuje, że on jest w stanie dalej być w ringu i być na poziomie tych młodych, dobrych atletów. Ale uważam, że tylko w walkach tak teamowych. Uważam, że w walkach teamowych, albo w takich mocno storyline'owych bardziej. Albo tak. Wydaje mi się, że czysta walka wrestlingowa one on one może być już dla niego problemem. Chociaż nie jest aż taki stary. Nie jest jakoś najstarszym obecnie walczącym wrestlerem. Ale no widać po nim, że ma... Zresztą podczas tej walki pokazali, że czasami musi złapać oddech. Ale podobało mi się. W ogóle Dustin no, zaskakuje trochę czasami. To przejście do AEW z W było dla niego dobrym krokiem. Bo takie co on odświeżenie był? Jego życia w zasadzie w ringu. Ma 50 lat w tym roku, skończył z tego, co właśnie sprawdziłem. No. I prezentuje się dobrze. Walka z Cody wypadła fantastycznie, czego się mało osób spodziewało. Znaczy tam głównie chodziło o story, tam mało kto patrzył na walkę tak naprawdę. Tak, ale walka była. Też wypadła świetnie. Tak, ale walka była. Teraz pytanie, czy AEW nie będzie chciało wykorzystać hype, bo posiedziałam trochę na social mediach po tej walce, no i dużo osób typu, no dajcie mu coś. Skoro nie zaryzykują według mnie. Skoro taki Jungle Boy mający 0-5 w rekordach AEW może walczyć o AEW World Title. Wrócimy do tego za chwilę. Tak, do tego wrócimy, bo to będzie... Bo ja już zacząłem się śmiać. Mówiliśmy na początku, że będziemy wytykać błędy AEW. Ten wytkniemy bardzo mocno. 3 punkty na 4 sporządzone przeze mnie to jest wyśmiewanie AEW w zasadzie. Tak. I wszystkie mają znak zapytania na końcu, typu takie what the fuck. Okej. Okay. Zostańmy jeszcze na chwilę przy AEW. Ominę ten punkt, co napisałeś, bo nie chcę mówić o Shanie, Shane'ie, whatever. A jak siekolwiek to czyta. Co oni robią z Nyla Rose? W sensie, czy oni próbują zbudować taką Nia Jax V2, taka powiedzmy sprzed tag teamu z Alexą, kiedy Nia była budowana na takiego monstra, który może walczyć też z mężczyznami na równym poziomie? Wydaje mi się, że 1-1 to samo robią z Nyla Rose teraz. Oficjalnie wiemy, że została zawieszona do końca roku przez władze AEW, ale wydaje mi się, że to jeszcze bardziej podkreśla, że za tydzień ona odwali jeszcze coś większego. Więc... Znowu zainterweniuje przy jakimś meet and greet, znowu sobie Havok wstanie i sobie pójdzie. A co mógł Havok zrobić? Gdyby zaatakował Nyla Rose, to by było... Nie się to podobało. To byłoby, no nikt nie powie, że mężczyzna zaatakował mężczyznę, byłoby, że mężczyzna zaatakował kobietę. Więc co mógł zrobić tak naprawdę? Ale okej, okay, czy to... by jeszcze się śmiali z tego. Nie wchodźmy w to, błagam. Ale okej, okay, czy to jest dobre dla kobiecej dywizji? Odpowiem na swoje pytanie, tak. Bo wreszcie coś w tej spieprzonej dywizji się dzieje. Gdzie jest mistrzyni? Gdzie jest Riho? Co się z nią stało? Ona żyje? Nie mam pojęcia. Gdzie jest mistrzyni kobiet AEW? Chris Jericho jako AEW World Champ musi bronić tytułu 4 razy częściej niż Riho jako mistrzyni kobiet. Plus w ogóle się nie pojawia od 3-4? Nie. Nie mam pojęcia. No liczmy 3 tygodni. No na Full Gear na pewno była. I wydaje mi się, że Nyla Rose, to też jest trochę źle mówić, przepraszam za, za moje gardło, to też źle mówić, bo chcę też powiedzieć, że Awesome Kong i Brandy wraz z Nyla Rose ratują tą dywizję, a to nie jest dobra rzecz.
kiedy Brandy Rose ratuje dywizję. Oczywiście AEW musiało też strzelić w stronę NXT, ponieważ pokazali Britt Baker tak samo, jak pokazali ją podczas NXT. I w ogóle Adam Cole rozpoczął hashtag, który był przez jakieś 2 godziny gdzieś w topce trendów na Twitterze, bo zrobił sobie takie samo zdjęcie jak Britt Baker i wstawił coś tam Britt Baker Expression. Hashtag Britt Baker Challenge chyba. Challenge, o właśnie. Więc no oczywiście AEW musiało to wykorzystać, no jak żeby inaczej. Ale o Boże, co się dzieje z tą dywizją? God damn it. Widziałem ostatnio, ktoś skomentował, nie wiem, czy to gdzieś u nas na grupie, czy to było Boże pod ostatnim podcastem, typu, że no dlaczego wy tak stracicie na dywizję kobiet? Są tam doświadczone kobiety. Są! Tylko gdzie one są? Gdzie Bea Priestley? Słyszały. Gdzie Priestley? Gdzie... Boże, jak się nazywa ta... Jak ona... Oh, goddammit, muszę odpalić roster AEW. Czy w ogóle zapomniałem, no jak się nazywa. No właśnie, to pokazuje to. Odpaliłem sobie roster AEW, patrzę, że Riho jest mistrzynią. Takie, oh, nice. O, oh, nice. Women's. No mieliśmy 2 walki kobiet dzisiaj. Okej. Okay, dzisiaj. Nyla Rose, Riho, Penelope Ford, Shana, Gibbs, Nyla Rose, Bates, no ona walczyła, Britt Baker, ją można nie dawać do ringu, będzie lepiej, Ali jako Bunny, no ale Ali ma rekord 3-2 overall, więc jak najlepiej dla niej. Mamy jeszcze Priestley, która ma 2-3. No i właśnie. Mamy tę Statlanda, która wygrała teraz walkę z obecnie chyba pretendentką jeszcze. A tak, tak, właśnie wydaje mi się, że dostaniemy triple threat z tego powodu. Tak, myślisz, że Licho się pojawi? Aha. No właśnie. Mamy jeszcze Sakazaki, która ma 2-0. 0-2, sorry. No, oj. No właśnie. Ale no, mamy kobiet, ile mamy? 3, 6, 9, 2, 15 osób jest w rosterze kobiet i co tydzień widzimy te same osoby. Oczywiście dostaliśmy walki kobiet, tylko że problem polega na tym, że te walki bez niczego, one tak naprawdę nikogo nie obchodzą, bo nic się nie dzieje w dywizji kobiet. Są fajne ringowo i spoko, ale poza tym nic. Nie mamy żadnych storyline'ów. Bo nie wiem, czy mogę uznać to coś, co się dzieje z Brandy i Asun Kong jako storyline. To jest jakieś story. Ja się story. Tego boję. A ja właśnie... Nie mam pojęcia, jak to zrobią. Ja osobiście uważam, że to jest to story, które tak skupia oczy kilku osób wokół dywizji, bo nie wiemy nadal, o co się rozchodzi z tym. Tak samo jak i Nyla Rose. Teraz została zawieszona, ludzie patrzą w stronę kobiecej dywizji. Kto ją zatrzyma? Who's gonna stop this beast? Oni ją nazywają w ogóle beast cały czas. I to akurat nie jest rasistowskie w tym przypadku. Okej. Jordan miałby do powiedzenia co innego. Więc jest problem z dywizją kobiet. I nie czepiam się, bo to jest dywizja kobiet. Bo nie wiem, nie lubię kobiet, jako ktoś mi zasugerował. Nie wiem, jestem gejem i w ogóle. Ta dywizja kobiet nic sobą nie reprezentuje. Kompletnie nic. Jericho, zresztą powiemy sobie o Jericho, możemy teraz i teraz, podczas swojego segmentu powiedział, że jako mistrz został zmuszony do jeszcze jednej obrony tytułu w tym roku. To w takim razie gdzie jest Riho jako mistrzyni? Co jest grane? Dlaczego ona nie jest zobligowana do obrony tytułu w tym roku? To jest właśnie ten problem. Nie chodzi o to, że ja nie lubię dywizji kobiet, bo oni naprawdę mają utalentowane osoby. Problem polega tak, na tym, że nic z tym nie robią. Nie wykorzystują tego i podejmują debilne decyzje, gdzie mistrz muszę obronić tytuł, bo będę zawieszony, zostanę pozbyty, a Riho nie pojawia się od 4 tygodni na gali. Oczywiście znamy jej pretendentkę, super, awesome, tylko co z tego, skoro samej mistrzyni nie ma? I to jest problem dywizji kobiet i będę to powtarzał za każdym razem na podcaście, jeśli czegoś wreszcie nie zaczną z tym robić. Bo jak dla mnie to jest problem obecnie AEW. Ponieważ są w stanie dać dobre walki kobiet. Moim zdaniem po prostu
są w stanie dać dobre walki i już. Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że walki same w sobie mogą robić jeszcze lepsze niż w NXT. To same walki, nie chodzi, same walki, nie? Technicznie. Samokształt. Tak, jak najbardziej, w sensie i ponownie, jakby ciężko nam o tym mówić, no bo tak naprawdę dywizja kobiet w ogóle się nie pokazała. Mieliśmy walkę, co my tam mieliśmy? Najwięcej walk stoczyła chyba Baker. Nie zdziwił się bym, jak paradoksalnie Riho najwięcej walk by stoczyła. A ja cię zaskoczę i powiem, że Britt Baker i Riho mają taką samą ilość walk. Tylko że... One często walczyły, plus na tych pierwszych galach one chyba na każdej były. Tak, tak. A na pewno Riho była na każdej. Riho 10 walk, Britt Baker 10 walk, więc... Tylko problem polega na tym, że akurat Britt Baker walki są... są jakie są. Ale przynajmniej pamiętamy o niej. O, no właśnie. Ale no właśnie, pamiętamy, że występowała, że była na galach. I to właśnie też w tym jest problem. Fajnie, że sobie walczy ta Riho, ale nie pamiętamy o niej w tym momencie, jakiej nie ma po prostu. Zgadza się. Taki jest problem tej dywizji. W NXT, jak zaczyna się jakaś walka kobiet, no to myślimy, o, Basler zaraz może być. O, Ripley może być. Chociaż też można... Ostatnio był live event, w którym wszystkie walki były kobiet. Cały live event NXT. Też można zarzucić NXT, że wszystko kręci się wokół szóstki kobiet. Zgadza się. To prawda, ale tam jest sześć osób, które budują dobrą historię. W AEW obecnie nie ma kobiet, które w ogóle wokół siebie coś budują. No oprócz... oprócz Bunny, czyli Ali, która ma te swój Butcher i ktoś tam drugi, Blade. No i teraz Brandi Rose i Awesome Kong. To wszystko. Reszta jest obecnie do zapomnienia, po prostu. Głównie, powiedzmy, główną osobą do zapomnienia obecnie jest sama mistrzyni. To jest problem. Ale okej, przestaniemy o tym mówić, bo zaraz będzie, że ej, to powinien się nazywać Donner Hates Women's Wrestling Podcast, czy coś w tym stylu. Nie, tylko AEW. Ale... nie. Coś na temat minusowego, na temat NXT też chcę powiedzieć. Więc przejdźmy do kobiet. Do kobiet NXT. Nie podobała mi się ta tygodniówka NXT pod względem kobiet. Bo... Mało było. Nie, no, w sensie mieliśmy walkę jedną, Bachelor, później była walka zaplanowana dla Rhea Ripley, ale w sumie powiedziała, że you know what, fuck off i powraca Yim, i która zaatakowała Dakota Kai. W ogóle wejście Dakota Kai było piękne, bo ja na początku myślałem, że oni odpalili filmik, który ma przypomnieć, co się stało na takeover, a później okazuje się, że ona wchodzi to, w tym. Z Dakotą. A ona dobrze wygląda jako heel, to trzeba przyznać. Aż mi się przypomina ten Ciampa na początku, jak taki, tak po prostu, te, nic się nie działo, nie ma theme songu i nagle sobie wchodzi Ciampa. Mogą to zrobić właśnie z Dakotą. W sensie ona ma theme song, tylko że fakt, przy czym wchodzi, w sensie to, co się wyświetla na ekranie, jest po prostu świetne moim zdaniem. Ale no, obrywało podczas tej tygodniówki, ale nie o to chodzi. Powiedzieliśmy chyba sobie tydzień temu o tym, że problem z takeover jest i że musimy rozegrać walkę Rhea Ripley kontra Bachelor na zwykłej tygodniówce, czyli 18 grudnia, bo 18 grudnia szykuje nam się dużo walk. Szykuje nam się dużo walk o tytuł, mamy walkę o NXT title, mamy walkę o NXT women's title i o AEW world title. Oczywiście AEW women's title zostawiamy, bo po co? Nikogo to i tak nie interesuje. Czy ta walka oberwie z tego powodu? Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem nie. Szczególnie jeśli Ripley wygra, według mnie wygra. Nie no, ja chętnie będę znowu na Discordzie krzyczał duś się, kiedy Shayna Baszler zapnie w sleeper holdzie Ripley. Ale muszę przyznać jedno, że to co zrobili w ciągu ostatnich dwóch tygodni z Ripley, ciężko jej nie kibicować teraz. Po prostu świetnie. To tak jak z Keithem Lee. Tak, o Keith Lee też powiemy, bo w sumie on jest głównym punktem tak naprawdę tego podcastu, tak mi się wydaje. Ale Ripley ma gigantyczne momentum teraz. I bądźmy szczerzy, od półtorej roku każdy takeover zadajemy sobie pytanie, jeśli nie ta pretendentka, to kto?
ale wychodzi na to, że NXT za każdym razem w jakiś sposób buduje pretendentkę inaczej, a nawet lepiej niż budowała poprzednią. Ale teraz chcę znowu zadać pytanie. Jeśli nie Ripley, to kto? I jak? Ripley ma ogromne momentum teraz. Bashler, bądźmy szczerzy, Bashler jest dobrą mistrzynią. Tak. Ja pamiętam, jak jest ludzie narzekali, kiedy ona pokonała Kairi Sane pierwszy i drugi raz. Pierwszy raz ona zdobyła tytuł przeciwko... Moon. Moon, tak, a później Kairi ją pokonała i podczas Wargames chyba pokonała... Nie, podczas Evolution. Evolution. Pokonała i zdobyła tytuł. To była wtedy Kairi Sane, tak. Mówię, ona jest dobrą mistrzynią, pomimo tego, że wszyscy mówili, że to jest bootleg Rondy, że on ma drewniany styl walki, ale często się mówi, że walki kobiet na NXT TakeOver są tymi górą. Nie powiem, że Wargames powinno być przekładem, bo tam nie było walki z singles o women's title, ale chodzi mi o to, że Bashler daje dobre walki. A wiemy, że Ripley no daje dobre walki. Tak, obie zrobiły ogromny progres w porównaniu do poprzednich lat. Mm-hmm, więc o ile jestem fanem Bashler jako mistrzyni, jeśli ktoś ze mną kiedyś oglądał NXT TakeOver, to dobrze wie, że dla mnie Bashler może być mistrzynią do końca świata. Ale wydaje tak mi się, że... Ale tak będziesz krzyczał, duś się, duś. Tak, tak, jak najbardziej. Serduszkiem jestem za Bashler. Ale muszę powiedzieć, że tym razem, jeśli chodzi o to, kto powinien wygrać i co będzie lepsze, to niestety, ale muszę powiedzieć, że Rhea Ripley. Ona ma... Ojejku. Ciężko mi znaleźć osoby, do której można byłoby porównać to momentum, tak, żeby ludzie zrozumieli. Ci, którzy może nie do końca łapią, o co chodzi teraz z Rhea Ripley czy z Keithem Lee. Nie chcę... Był ten problem, że ona przegrała jedną z pierwszych głównych walk. Wtedy Sane w Mae Young Classic. To znaczy, ja powiem tak, że wydaje mi się, że nikt, nawet samo NXT na początku nie chciało dać dużych szans Bashler. Ona była tylko jedną z tych Four Horsewomen UFC, które chodzą obok Rondy. Bo tak pozostała trójka prócz Rondy była budowana. Ale teraz wygląda na to, że ta czwórka, nawet bierzmy Rondę w to wszystko, jednak była, kręciłaby się teraz wokół Bashler. I to jest, to pokazuje świetny progres. To, że ona jednak jest w stanie wyjść z tego trybu UFC, kręcić dobre walki, a jeśli chodzi o jej umiejętności na mikrofonie, nie jest dobra, ale do złej też jej bardzo, bardzo daleko. Rzadko, jest po prostu okej. Rzadko łapie za mikrofon, jeśli łapie, to już jest jakaś ostra wymiana, ale wydaje mi się, że to jest dobry mistrz. Dobry w ringu, dobry poza ringiem, dobry przy mikrofonie. I koniec. No to w takim razie dobra. Gdyby ta walka się odbyła dzisiaj, Marcel. Rhea Ripley czy Shayna Baszler? Ripley. Jestem wręcz pewien, szczególnie, że jeśli serio tych następnych dwóch tygodniówek NXT ma nie być w ogóle. Tak, nie będziemy o tym... Może ja od razu wytłumaczę, żeby ludzie nie pytali, o co chodzi. Tak samo jak AEW, Dynamite, NXT będzie miało przerwę, jeśli chodzi o święta i Nowy Rok, ale szczerze nie jestem do końca pewien, jak to ma wyglądać, bo z tego, co ja teraz zrozumiałem, to NXT będzie miało dwutygodniową przerwę, a AEW jednotygodniową, ale nie bierzcie moich słów jakby tak na 100%. Postaram się może jeszcze po tym, jak wrzucę ten podcast, dać jakieś info na grupę. Link macie oczywiście w opisie. Widzisz, jaki social media plug. Nice. I wtedy będziecie mogli to sprawdzić, bo wydaje mi się, że będzie przerwa w NXT dłuższa niż w AEW. AEW na pewno będzie 1 stycznia, bo było nawet promowane tak, Gala Live. Tak, ale nie będzie chyba 25, no z powodu, że no to jest Christmas, więc... No. To da się też zrozumieć. Lepsze to niż to, jak W czasami zmuszało gwiazdy na Raw i SmackDown podczas świąt i Nowego Roku walczyć. To było zwalone. Ale okej. Okay. Czyli ty mówisz Rhea Ripley? Tak, szczególnie, że zaraz mamy Worlds Collide, a jakoś nie widzę... W sensie, wydaje mi się, że będą walki mistrz kontra mistrz i jakoś nie widzę walki Bashler kontra Kaylee Ray. No bo tak, heelowie i to po jednej stronie tak naprawdę. Ja powiem tak.
18 wygra Bachelor i NXT będzie chciało przeciągnąć te wielkie momentum replay do NXT TakeOver. To NXT TakeOver będzie duże, bo będzie blisko RR, więc będzie mocno promowane. Bezpośrednio wejdzie do walki z AEW. Więc wydaje mi się, że będą próbować przeciągnąć ten moment. No nie wiem. To może być błąd według mnie. To może być błąd, ponieważ zabicie momentum replay można zrobić z tygodniówki na tygodniówkę. Ale jeśli by chcieli to przedłużyć, albo że Bachelor wygrywa w jakiś taki sneaky peaky sposób, i co oznacza przeciągamy to wszystko. I replay na przykład, nie wiem, musi zrobić sobie przerwę i powraca dopiero na Royal Rumble? Na przykład. Bo no wczoraj widziałem Bookmacherkę, bo tydzień temu Bookmacherka do RR wystartowała i replay dominuje bardzo mocno Royal Rumble Women's Match. No, nie widzę innej faworytki teoretycznie. W tym roku, tak, Raw i SmackDown dywizja kobiet nie żyje, można powiedzieć, więc... Trudno bardziej się skupiałem na walce o tytuły tag team kobiet, co jest wow. Te tytuły żyją. Aj. O, wydaje mi się, że nie powinniśmy ruszyć tego tematu, bo ja bym chciał dużo powiedzieć, ty pewnie też, więc omińmy to. Tak. Wydaje mi się, że Bachelor obroni tytuł i to wszystko pójdzie na to wielkie takeover. Pierwsze takeover 2020 roku. Co okay. Może być błędem oczywiście, jak najbardziej. Ale... To jest NXT, jakoś rzadko im coś źle wychodzi, więc no mam wiarę. O, może powiem tak, to dziwnie brzmi, bo jestem osobą niewierzącą, ale mam wiarę. I zobaczymy. Wierzymy, że Hunter ma na to pomysł. Zgadza się, wierzymy, że Triplak jest jakoś w stanie wyciągnąć jakieś ciekawe story. Okej. Okay. W ogóle mamy jeszcze punkt... Wiem, o co ci chodzi. Punkt nazywa się O co do chuja chodzi z Brandy Kong. Powiedzieliśmy już sobie o tym w sumie trochę, budują tam jakąś stajnię. W ogóle ta kobieta, która została ogolona, to jest nowa gwiazda AEW, podpisała kontrakt tydzień temu. Nice. Ale to jest, Boże, szczerze nie pamiętam jej imienia, ale wiem, że ona gdzieś tam na jakichś indykach jest taką rozpoznawalną kobietą w ten sposób. Ja kompletnie nie kojarzę sceny kobiet na indysach, więc... No ja też za bardzo nie. Więc powiemy może sobie więcej o tym za tydzień. Okej, przejdźmy do dwóch ostatnich punktów. Zacznijmy od AEW, ponieważ chcę zostawić Keefa jako ten, powiedzmy, wisienkę na torcie tego podcastu, więc przejdźmy do AEW, czyli segment Chrisa Jericho, gdzie powstało tak zwane The Lexicon of La Champion. Czyli parodia List of Jericho z WWE. W ogóle Chris ładnie zgasił ludzi, tak, że wyjdźcie z 2016 roku. Ale bądźmy szczerzy, no trzeba być głupim, żeby nie zobaczyć, że to jest... Aj, come on. Dziwię się jeszcze, że w sklepie AEW nie ma w ogóle tego plastiku z napisem The Lexicon of La Champion. Kupiłbym, miałbym na studia. A załóżmy się o dychę, że to wprowadzą. No, mógłbym się założyć. Okej, czyli zaczęliśmy oczywiście od przypomnienia wszystkim, że na święta możecie sobie kupić lelebelowe bable. Boże, ta nazwa jest... Tylko Jericho mógł powiedzieć coś takiego i tylko tak. Jericho mógł obrócić to w takie złoto. To okay. Nie chodzi o samo to wyrażenie, ale sposób powiedzenia tego. Tak, no, ale bable. W ogóle, no, to jest Jericho. Wydaje mi się, że to jest złota era Jericho. Tak. Chociaż wiele osób może się nie zgodzić. Przecież pokonał Austina i The Rocka jednej nocy. Ale... Who cares, jest najmłodszym mistrzem AEW. Właśnie. I najstarszym jednocześnie. To jest dopiero tak. Mind blow. Fuck. Ale ogólnie segment jak segment, Jack Hager stał jak widły w gnoju tak naprawdę. Przejdźmy do Lexicon of La Champion, czyli wymienienie wszystkich osób, z którymi Jericho na pewno nie zawalczył 18 grudnia. I jestem ciekaw, czy wyłapaliście takie easter eggi, może w ten sposób to nazwijmy. Na przykład padło stwierdzenie Page i chyba wydaje mi się, że na swoim Instagramie Jericho potwierdził, że chodziło o Page z WWE,
bo ona coś tam ostatnio napisała na Twitterze w stronę Jericho, ale w sensie takie, że coś tam, że lubi to, jak Jericho teraz wygląda i to chodziło chyba o ten mem, gdzie on z Guevaru się przytula i że powstały te setki memów i wydaje mi się, że o to chodziło. Ale co ciekawsze... Zdobył jeszcze z tego koszulkę na 100%. Oczywiście. Ale co ciekawsze, wymienił także prawdziwe imię i nazwisko AJ Stylesa. Czego ludzie nie wyłapali, bo publiczność cicho była przy wymienieniu tego, ale social media wybuchły. No ale oczywiście wiemy, że AJ Styles podpisał kontrakt z WWE i ogłosił oficjalnie, że to będzie jego ostatni kontrakt w życiu. W sensie za 3 lata będzie retirement AJ Stylesa. Więc tak, wychodzi nie kto inny jak fucking Jurassic World, czy Jurassic Express, czy Lucha House Party. W ogóle byłem zdziwiony to, co Luchasaurus powiedział. Ja nie wiedziałem, że on jest takim osobą, taką uczoną. I to jest prawda, że ma magistra z nauk, Boże, jak się to nazywa? No, chodzi o historię. Archeologicznych, tak. Pozdrawiamy Opola. No i oczywiście musieliśmy dostać jakieś typu, że Marco Stunt jest niski i jak na swój wiek i Jericho odpowiada, że on jest niski na każdy wiek, co w sumie było zabawne. Cały segment był ok, dopóki mikrofonu nie wziął kurwa Jungle Boy, bo Luchasaurus miał takie fajne, że o, pożartujemy, Jericho miał takie o, pożartujemy, Jungle Boy bierze mikrofon, I'm gonna kick your ass. Nie mogłeś powiedzieć czegoś innego, w sensie jakoś zabawnie czy coś? W sensie nie chodzi o to, to wyglądało jakby on się bał otworzyć ust, bo no oczywiście stres musiał być gigantyczny przy tym, ale chodzi mi o to, że jego to stwierdzenie było takie zniżające hype. Ale nie o to chodzi. 18 grudnia Chris Jericho kontra Jungle Boy i tutaj jest sporo takiego, że nie do końca wiadomo o co chodzi. Bo jeśli ktoś oglądał tygodniówkę, to wie, że ta walka powinna być o AEW Championship. Ale chodzi o to, że obecnie AEW zapowiada to jako singles match. I nie wiadomo, czy to jest błąd ze strony AEW, czy podczas tygodniówki oni niechcący jakby zwrócili uwagę, że to musi być o tytuł. Ja osobiście nie znalazłem odpowiedzi, ponieważ zapytałem na takiej innej grupie anglojęzycznej o wrestlingu. I było mniej więcej połowa osób mi pisała, że to jest o tytuł, połowa pisała, że nie, to jest singles match. Nie pasuje mi, że to jest singles match z tego względu, że po co Jericho miałby jeszcze w tym roku walczyć singles match? 90% rosteru AEW nie będzie już w tym roku walczyć. Bardziej mi pasuje, że to chodzi o obronę tytułu raz na 30 dni. Taka jest taka, powiedzmy, nagięta zasada wrestlingu. No, Richo pozdrawia. Richo, tak, ona już zaliczyła 3 razy 30 dni. Nie no, w sumie jeszcze tyle, to AEW nie istnieje. Ale no jestem ciekaw. Wydaje mi się na 100%, że to chodzi o walkę o tytuł, ale no mówię znowu, nie bierzcie tutaj moich słów jako tych 100%, bo no samo AEW chyba troszeczkę w błąd wprowadziło ludzi. No bo na Twitterze u nich się pojawiła grafika Jungle Boy kontra Chris Jericho 18 grudnia i koniec. Nie ma, że o world title czy coś takiego. Z momentu pomyślałem, że to może być związane z tym, że Moxleya mogą gdzieś wpuścić tam. Tyle, że kiedy, jeśli 25 ma być dzień wolny? Wydaje mi się, że w ogóle ta walka Jungle Boy kontra Chris Jericho, jako że to będzie ta tygodniówka ostatnia w roku i wydaje mi się, że walną jakiś segment z tym związany, wydaje mi się, że mogą to obrócić roster AEW kontra Inner Circle. W sensie taki Happy New Year, wszyscy rozpieprzamy Hagera i Jericho. No i Proud and Powerful, przy którym oczywiście jest Guevara, nie? Wydaje mi się, że mogą to... Wydaje mi się, że mogą to zakończyć. Jungle Boy przegrywa, ale wbija Moxley, Moxleya obijają, wbijają Young Bucksi, wbija, nie wiem, Hager, przybiega, nie wiem, Omega, później jest taka wymiana, tak jak podczas pierwszych tygodniówek, nie? I to będzie taki, że face'owie wygrywają, Moxley jednak stoi po stronie, powiedzmy, tych face'ów, no bo chodzi o... No będzie pretendentem do tytułu, to już jest jasne. Nawet koniec tej tygodniówki to zapowiada. No tak.
Więc wydaje mi się, że Jungle Boy jest do podłożenia, no na pewno tytułu nie zdobędzie, tylko właśnie po to, aby zakończyć Happy Way ten rok. Tak, tak mi się wydaje. Ale chcę też powiedzieć o Jericho. Ten koleś obraca wszystko w złoto obecnie w federacji. Nie powiedzieliśmy o Cody'm, o promie Cody'ego, które było strasznie generic, w sensie takie, co tydzień mamy to promo, ale to promo brzmi dobrze. W sensie on potrafi emocje wrzucić w promo. Oczywiście strzał w stronę WWE też był. Jeśli ktoś nie wyłapał, to on powiedział, że teraz Crossroads możecie oglądać na dwóch kanałach naraz. I to było odniesienie do finishera Priesta, który też wykonuje Crossroads. Więc no jak zawsze musiał być ten malutki taki a masz Vince minus 100 HP. Vince nawet nie wie, że Priest ma finishera. A Vince googluje what the fuck is All Elite Wrestling. Ale okej, okay, no Jericho jest świetny, no po prostu nie jestem w stanie jakoś tak odbierać inaczej jego prom czy czegokolwiek innego. Jeden z najlepszych wrestlerów tego roku. Tak zaryzykuję. No tak, pod względem ringowym to nie za bardzo, ale pod względem ogólnym, no to tak, to jest topka jak i spoiler będzie w top 10 wrestlerów ze świata wrestlingu. Nice. Dobrze, przejdźmy do końcówki NXT, czyli Six Man Tag Team Match. Walmy Six Man Tag Team Match, przejdźmy do tego, co się stało po nim. Czyli w sumie w ogóle pojawił się Balor, było zamieszanie spore. Zapowiedź na następny tydzień. Triple Threat, Finn Balor kontra Keith Lee kontra Tommaso Ciampa. I moje pytanie, a Dijakovic to już na nic kurwa nie zasłużył, czy jak to jest? No nie, bo Keith Lee jeszcze przypił Adama Cole'a dzisiaj. No tak. Dzisiaj. Jezu, czemu mi się wydaje, że jest... nieważne. No nieważne. Więc trochę takie, no dajcie coś dla Dijakovicza, no koleś non-stop jest w tym feudzie, a on non-stop jest tak olewany. Ale fakt faktem, jedna z walk, na którą wszyscy czekali, została zapowiedziana na za tydzień. Triple Threat o miano pretendenta. Więc ciężko jest obstawić, kto może wyjść zwycięsko. Obstawiam, że ty powiesz Keith Lee, bo ma... zacytuję, co Marcel napisał. Keith Lee ma największe momentum w całym WWE. Znak zapytania. A kto ma? Seth Rollins? Oczywiście. Kto rozpoczyna każde row? He? Kto trafi do twojego deku w superkardzie dwa razy? Fuck off. Okej. Okay. Czy Keith Lee, czy to jest czas na Lee? Powiem ci, że ten punkt inaczej brzmiał na początku. Na początku wyglądał on, że Keith Lee następnym pretendentem do NXT albo następnym mistrzem North American. Ale stwierdziłem, że na razie tam North American sobie odstawimy, bo w sumie NXT North American to jest taki AEW Women's Title. Nobody cares. I ale fajne walki są. Nie, no tak. Triple Threat był świetny. Na ostatnich tygodniówkach. No, w sensie chodziło mi Keith Lee, Dijakovic i Strong. Tak, wiemy, Donald. To znaczy ja wiem, pewnie inni nie. Nikt tego nie słucha już. No. Ja uważam tak, że Keith Lee będzie pretendentem tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ponieważ Ciampa kontra Balor kontra Adam Cole to będzie main event najbliższego takeover. Żeby dociągnąć do takeover, trzeba dać pretendenta obecnie i tym pretendentem będzie Keith Lee. Bo powiedzmy szczerze, Keith Lee nie zostanie mistrzem. Nie. Ale... zostanie mistrzem North American co najwyżej. Tak, tak. Ale main event Balor, Ciampa, Cole to jest coś, co na pewno da NXT przewagę w walce z AEW. Mhm. Więc nie zdziwię się, jak Lee teraz przypnie Ciampę, chociaż to może być kolejny mocny cios w jego stronę. Nie wydaje mi się, bo przecież to się wyrównuje, patrząc na to, że Ciampa przypiął Adama Cole'a ostatnio też. No. Więc mówię, wydaje mi się, że teraz Keith Lee, a później Triple Threat. Ja już sobie powiedziałem tydzień temu, że to będzie Balor kontra Cole.
i Triple Threat, jak już to na WrestleMania. No tak, że rację. A to, że to mówiłeś, to pamiętam. No ale dobra. Czas podjąć decyzję, kto w tym tygodniu jednak jest tą tygodniówką. Nie, Donner, jeszcze jedna ważna decyzja. Bump of the Week. O Jezus Maria. Przepraszam, zapomnieliśmy o Bump of the Week. Ale w tym tygodniu nie damy Bump of the Week, ponieważ zmienimy nazwę na ten tydzień. Botch of the Year. I oczywiście ten Botch of the Year dostaje nie kto inny jak Christopher Daniels za swój przewrót w tył. Zboczowany moonsault, po którym musieli zmienić z Pentagonem zakończenie walki. Jeśli ktoś nie wie, to po prostu sobie wygooglujcie Christopher Daniels kontra Pentagon Botch. No i będziecie trochę się śmiać, bo to wyglądało po prostu kozacko. Ale no tak, Bump of the Week, a raczej Botch of the Year idzie w stronę Christophera. Niedługo już w mailu wyślemy mu statuetkę. Tak. Więc będzie zabawnie. Brandy już dostała, nie? Oczywiście, dostała jak najbardziej. Chyba ostatnio. No. Jak najbardziej, Marcel, drogi. Tak więc czas, Marcelino, żebyśmy zdecydowali, która tygodniówka w tym tygodniu jednak była lepsza. No w sumie ja klasycznie zaczynam po raz 8, po nie 10. No powiedzmy, że ten 10. Łamiesz kayfabe podcastu. To jest 10 podcast. Okej, okay, dalej. Mój głos leci na AEW. Po prostu lepiej mi się to oglądało, chociaż obie tygodniówki jakoś mnie przekonały teraz. Ale po prostu opener był świetny, main event był też bardzo fajny, środek był spoko. Fajny spot wrestling był w środku gali, był Christopher Daniels, było trochę PWG w zasadzie, bo tak to można nazwać te walki, Phoenix kontra Trent, czy też Pentagon kontra Daniels. Była spoko walka kobiet. Była Leva Bates, która dostaje wpierdziel od Nyla Rose, co już mnie cieszy, po prostu Librarian przegrywa. Jestem zadowolony. A NXT tak, no, w zasadzie takie, można to porównać do drugiego chyba tygodnia już samego Wednesday Night Wars, kiedy chyba była najgorsza tygodniówka według mnie NXT. I to też jest jedna z gorszych tygodniówek podczas tych 10 tygodni. Czyli oficjalnie twój głos leci na AEW. Yep. Okej. Okay. Bo chciałam pani zakończył gali. W takim razie. Zdziwię tutaj wiele osób. I oczywiście pojawi się komentarz, że Donner to zrobił tylko po to, aby nie nazywali go fanboyem NXT. Mój głos leci na AEW. I wszystko. Myślałem, że powiesz, leci na NXT. Nie, wszystko co powiedział Marcel, zgadzam się w 100%. AEW miało dobre show. Środek, początek, koniec były po prostu dobre. Wydaje mi się, że NXT bardzo mocno w tej tygodniówce utraciła z powodu tego, że no zeszliśmy już z tych torów War Games i Survivor Series. I zaczęły się trochę takie budowa następnych feudów, trochę zamieszanie w dywizji kobiet, bo nie rozumiem do końca tego, co się działo w ogóle podczas tej tygodniówki z kobietami. Początek był okej, zakończenie było okej, ale o wiele lepiej mi się oglądało jednak AEW z jakiegoś powodu. Może dlatego, że był tam Jericho. Jestem sercem, rozumem i kutasem za Jericho, więc... tak samo jak i Marcelowi wystarczy Ciampa do szczęścia, mi wystarczy Jericho do szczęścia. Więc, ale nie było Darby'ego Allina. To może dlatego głosuję na AEW, bo nie było tego nuba z deskorolką. Więc no, oficjalnie mój głos idzie na AEW, co oznacza, że w Wednesday Night War nadal prowadzi NXT, mając punktów 14, a AEW ma punktów 6. Nice. Więc, no cóż, znowu doszliśmy prawie do godziny, Jesus Christ, ale nadal to oglądacie. I nadal widzę statystyki, że dużo, długo oglądacie, więc całkiem nieźle. Tak więc, no cóż, za tydzień będzie całkiem ciekawy odcinek, ale wydaje mi się, że za dwa tygodnie będzie w ogóle, przekroczymy godzinę. Ale zobaczymy jeszcze.
Więc... Mówimy tak już chyba z piąty raz. Nie no, tygodniówki 18 to będzie już coś takiego. Uff. Zobaczymy jednak. Tak więc, panie i panowie, dziękuję oczywiście bardzo za oglądanie. Dzisiaj raz ze mną, jak zawsze, był nie kto inny, jak Marcelino z What is Wrestling. Dziękuję za słuchanie. Idziemy oglądać KPW. Tak, właśnie. Jeśli ktoś jeszcze tutaj jest, to KPW rozpoczęło KPW On Demand i już teraz możecie oglądać Combat Wrestling Arena 15 całkowicie za darmo. Piękne. Wrestling za darmo. Kto tego nie chce? I oczywiście... Nie zapłacili nam za to niestety. KPW... Nie mam za co chleba kupić, zrobię dwa filmy za promocję. I ja oczywiście nazywam się Seth Donner z What is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę. I jak zawsze, mam nadzieję, chyba że zdechnę do tego czasu, słyszymy się już wkrótce.